Drugie zagadnienie, które poruszę, to kwestia kompozycji armii w trakcie ataku na swojego przeciwnika. Ze względu na specyfikę wojen oraz jednostek podzieliłem je na dwa typy. Armia, kompozycja armii przedindustrialnej oraz kompozycji armii industrialnej. Jednakże zacznijmy od tej pierwszej. W moim przekonaniu kompozycja powinna wynosić 60-40% malejących jednostek wręcz, z czego w początkowym etapie z 1/3 armii powinna to być kawaleria. 30-40% to będą łucznicy bądź kusznicy, którzy będą zastępować szczególnie na wzgórzach te ranne jednostki wręcz. Obowiązkowym jednak jest posiadanie minimum 4 jednostek oblężniczych, które wkroczą równocześnie w momencie, gdy pierwsza linia przebije się na tyle, że żadna jednostka przeciwnika nie będzie w stanie dojść do nich i będą one w stanie oddać czysty strzał równoczesny w następnej turze. Podstawianie pojedynczo jednostek oblężniczych kończy się najczęściej ich śmiercią, więc mija się to z celem, biorąc pod uwagę ich specyfikę. Na tym przykładzie widzimy, że jednostki oblężnicze są źle rozstawione i weszły zdecydowanie za szybko na pierwszą linię ataku. Gdyż widzimy tutaj katapultę, która jest ustawiona de facto na pierwszej linii, więc na pewno na setnej rundzie zginie, a ta jednostka jest ustawiona w taki sposób, że nie jesteśmy pewni, czy jakaś jednostka nie wejdzie na wzgórza i nie będzie jej na przykład chciała ostrzelać bądź zablokować jej akcji. Weszły za wcześnie oraz są zacofane technologicznie, biorąc pod uwagę, że większość graczy już jest w erze średniowiecznej. Należy nawet brać to pod uwagę, gdyż jednostki oblężnicze pozwalają szybko zajmować miasta, nawet jeżeli są rozstawione bardzo defensywnie, w bardzo defensywnym regionie. Przejdźmy zatem do kompozycji armii industrialnej, ale przed samolotami. Moim zdaniem powinno się składać z 40-50% jednostek wręcz, z czego połowa z tego powinna być kawalerią. 50% całej kompozycji to powinna być artyleria, która może nawet rosnąco zostać do 60%. Wynika to z faktu, że artyleria ma zwiększony zasięg i ma możliwość odpierania ataków bądź kontrofensy przeciwnika na dalekim zasięgu. Na tym przykładzie widzimy poprawnie skomponowaną armię z epoki industrialnej przed samolotami. Znaczącą część stanowi kawaleria ustawiona w pierwszej linii, która zainicjuje atak, a na tylnej linii oczekuje już artyleria, by wkroczyć na zdobyty teren i rozpocząć oblężenie bądź rozstawianie jednostek na ewentualną kontrofensywę przeciwnika.